Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Anno 1800. Nie przedłużając, wracamy do rozbudowy naszych kolonii, moi drodzy. Wyślemy sobie więcej stali, betonu i nie tylko do naszej nowo powstającej wyspy, kochani, którą kupiliśmy od Rudej Pyzy. Jeszcze nie ma nazwy ta wyspa, jeżeli macie propozycję, zapraszam serdecznie, kochani, aby tą nazwę wymyśleć. Co my tu jeszcze mamy? Okna, beton i silniki parowe, niezbędne i zawsze ich brakuje, wyślijmy ich od razu tam. W międzyczasie, kochani, doszedłem do konkluzji, do której powinienem był dojść dużo wcześniej. Tak jest, że tą panią do kawiarni można kupić u Izabel Sarmento, bo tutaj mamy specjalistów związanych z Nowym Światem i ona tu powinna być. Poszukajmy zatem ich. Mam nadzieję, że kombinuję dobrze, kochani, że znajdzie się tutaj ona właśnie. Ta jest od pani od kukurydzy, tytoniu, trzciny cukrowej i innych cudów. Pani do tytoniu w sumie się może przydać. Weźmy panią, może się przyda. Może bardzo się przyda, kochani. Twórca połącz, nie, niekoniecznie. Takie żagle, panie, to też niepotrzebne. Hybrydowa plantacja ostryk, niekoniecznie. Koralowce może sobie kupimy później. No i tak, jeszcze uprawy różne można stosować, pamiętam i wiem. Może będzie taka konieczność potrzeba, zobaczymy, kochani. Willy, spadaj pan. Bo w ogóle nam nie jesteś potrzebny. Tak, pani się może przydać. Szukajmy jednak właśnie epickich specjalistów, kochani. W końcu ta pani się może przydać. Ten pan też w zasadzie. Dobra, podeślemy go, co nam szkodzi, niech tam płynie. O właśnie, a pana też tu podeślemy w międzyczasie. Chciałbym też, kochani, żeby nam się udało już w tym odcinku zluzować nieco sytuację w Grodzisku być może. Już się bałem, to w nasze okręty ta salwa poszła, ale nie, to Willy toczy przegraną wojnę, jak widzicie, kochani. Bardzo dobrze mu tak dziadowi, nie będziemy mu pomagać wcale. W tym odcinku, kochani, mam nadzieję, że produkcja kakao i czekolady uruchomi się już w Makarenie, a wtedy zaspokoimy ostatnią potrzebę inwestorów na czekoladę, kochani. Jeżeli to nam się uda, to sprawdzimy następnie, czy nasza gospodarka obędzie się tutaj na wyspie bez tych wszystkich budynków produkcyjnych związanych z łańcuchem produkcyjnym chleba i piwa, kochani, nie chleba i igrzysk wyjątkowo. A wtedy zobaczymy, ile jeszcze domów inżynierów tu możemy wsadzić, jak rozmieścić zoo następnie, jak rozmieścić muzeum i, kochani, ogród botaniczny. I to wszystko się tu, mam nadzieję, znajdzie. Wygląda na to, że poziom profilu osiągnęliśmy maksymalny, kochani. Jedno z założeń w ogóle, których na początku nie mieliśmy w planach, udało nam się tym samym osiągnąć. Cieszmy się, kochani, to wielkie osiągnięcie, naprawdę. Myślę, że do Kozar część ropy także powędruje, jaką mieliśmy, kochani, zamiar upchać w Grodzisku, że nie będzie już potrzeba jej aż tyle do zużycia, kiedy pozbędziemy się tych oto łańcuchów produkcyjnych. Widzę, że nam linia montażowa nadwozi padła. To bardzo niedobrze by było. Ale na razie skupmy się na kakale, kochani, i czekoladzie. Dobra. Szukajmy tej pani. Bardzo mi zależy, żeby ją wylosować w końcu tam od kawy. O, proszę, nawet ferasa tu można kupić. Oto i pani, tak? Nie, to nie pani. Inna pani w kapeluszu to jest, tak? Ferasów nigdy dość, jak wiemy. Może się panią uda trafić wreszcie. Oto i pani, świetnie, znalazła się. Dobra, kochani. To wyślijmy panią tu, właśnie tu. Państwa także. Bum, bum i bum. Zobaczmy. Może jeszcze jeden związek zawodowy, kochani, tak w zasadzie. Sobie tą kawę. Gdzie by go upchał? No zobaczcie. To możemy usunąć już. Tak jest. To możemy usunąć. I postawić tu właśnie budynki, kochani. Po prostu budynki. Bez skrępowania. Dobudować to miasto. Bardzo fajnie. Okej. No i fajnie. Im więcej, tym lepiej. Brakuje trochę obrelos. Już to naprawiam, kochani. Przyznam się wam do czegoś, że w międzyczasie, testując różne rzeczy, zauważyłem, że mam ich za dużo wręcz w tym mieście i usunąłem ich. Teraz ich dostawię, kochani. To już powinno wystarczyć na zaspokojenie naszych potrzeb obecnych na tej wyspie. Czyżby tutaj nie dochodziło? Tak, tu nie dochodzi, kochani. To bardzo niedobrze. To bardzo niedobrze. Tu nie dochodzi, kochani. Ojej, jak ja to mogłem przeoczyć? w zasadzie. No to wielkie niedopatrzenie z mojej strony, kochani. Kluczowe wręcz. To był błąd, widzę już to. Niestety w tej chwili nic na to nie poradzę. Muszę to naprawić. Na własny koszt, kochani. Jakby to zrobić? Musielibyśmy zamienić... No właśnie, jak to zrobić, kochani? Chyba tylko tak. To byłby dopiero przerost formy nad treścią. Może teraz. Tam brak stacji paliw w zasięgu, marudzisz. Marudzisz. No dalej się nie uda połączyć, to niedobrze. To bardzo niedobrze, bo to by znaczyło, że nie mam pojęcia co robimy, kochani. A gdybym to wstawił tu i wtedy... Czy to nam wystarczy? Chyba tak. No dobra, to nie mając innego wyjścia, kochani. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Oczywiście nie może się obejść bez głupiej i niepotrzebnej wojny, widzę. Fajnie, ale jeszcze traktat pokojowy? Miło. I teraz już jakbyście byli tak mili nie przeszkadzać nam, jak odbudowujemy gospodarkę swoją. Dziękuję bardzo. Miło z waszej strony. Może wystarczy, kochani, jakimś cudem. Łudźmy się dalej, może się uda. To nam zabroni, chociaż tego. No i spójrzcie, 252 na 252. A dalej nie ma, kochani, stacji paliwowej w zasięgu, jak się okazuje. Jak to przesunę, to pewnie wszystko się zawali, prawda? Może nie. Może nie, kochani. No i świetnie, udało się, nie do wiary. Dobra, ale działa jakimś cudem to. Niech tak zostanie, kochani. Nie, nie zostanie tak, bo nie ma dostępu do drogi, niestety. Czyli cała ta krecia robota na nic, okazuje się, kochani. Nie trzeba było tego robić. Bo i tak brakuje jednego oczka. Nie ma gdzie go wsadzić, niestety, obawiam się. No nie ma. Jakbym to mógł jeszcze raz przebudować, nie mógłbym, właśnie o to chodzi. Nie mam takiej możliwości, kochani, niestety. A szkoda. Szkoda to wielka wręcz. I to wcale nie za teściową co do studni. No dobra, taka wydajność nam wystarczy. Ja myślę, nie będziemy przesadzać, prawda? Ważne, że mamy dostawy. Jedno oczko nie zmieni tego, kochani, absolutnie. Dobra. A propos dostaw, czekając, już powinni dopłynąć. No właśnie. Feras i ferajna, że tak powiem, hehe. Dobra, płyńcie tam dalej. Pani ma bardzo ciekawe rzeczy na sprzedaż i przyda nam się to bardzo, kochani. To od razu dostawmy tą panią od kawiarni tu. Pani, właśnie pani, do palarni kawy. Pani podnosi wydajność rzekomo. Proszę tak zrobić zatem. Bo to się przyda. A dalej? Ferasa już nie możemy. Plantacje, plantacje. No właśnie, wszędzie plantacje, kochani. Może tu by się przydał. Tylko, no nie, nie do końca, kochani. Jeszcze jedną tą panią plantacji kawy trzeba by kupić, co? No pewnie, że tak. Dobra, niech dopłyną tam w takim razie. Kupimy ją, kochani, i przerzucimy ją od razu. Czy tu jest dość ferasów i innych na plantacjach? Ferasów dwóch, ale tych od plantacji nie mamy właśnie. Jeden okręt na ten cel przeznaczymy, kochani, a w międzyczasie zbudujmy sobie właśnie ze dwa okręty jeszcze będą potrzebne. Niech już się wodują. Nie, mamy te okręty, przepraszam bardzo, to mój błąd. Mamy je tu, kochani. Tylko są zajęte tymczasowo obładowane łakociami. Dobra, jeden wolny. Drugi też powinien być. Nie, brak miejsca, a to nic, chodź tu. Będziesz pływał z kakao, chodź tu. Ty miałeś piwo wodzić, z tego co pamiętam. Tak, damy ci robotę, chodź tu. Dostaniesz nowy swój własny szlak, cieszysz się? Piwo Obreros. Tak jest, będziesz tu ładował piwo i woził je. O, tym, którzy są tam. Zadowolony? Proszę bardzo, masz robotę. A może nawet i maszyny do szycia, jeżeli będą potrzebować. Będą? Czy nie będą? Nie, nie będą. Dobra, to nie ma takiej potrzeby zatem. Co tam? Jeszcze nie... Przy następnej gazecie zejdziemy z propagandy. Jeszcze nie ten czas, kochani. Jeszcze nie ten czas. Ciebie tu dosłałem, tak, pamiętam po co. Miałeś zabrać? Kogo miałeś zabrać? Pana miałeś zabrać. Ferasów nigdy da się, jak wiemy. Ratusz, właśnie. Boom, trochę to zwiększy siłę roboczą. Państwo na zadowolenie wpływają, może później. Na razie nie, nie trzeba. Na razie nie trzeba, później. Później jak najbardziej, kochani. Może później dokładnie. Gdzie ta eksplozja? Wy to specjalnie robicie. Ja czuję, że to jest specjalnie zrobiona krecia robota taka. Po prostu to czuję. Dobra, chodź no tu. Mam dla ciebie robotę, zanim po gaz przyjedziesz. Niestety, z nimi się nie da poważnie potraktować, jak widzisz. No po prostu to załaduj. Zrób to dla mnie i załaduj te cholerne belki stalowe. Gdzie one są? Po prostu to zrób, ok? Nie, weź tu wytrzymaj, nie? Z nimi. O bogowie. Dzięki. To było takie trudne? Płyń tam. Płyń i mnie denerwuj po prostu. Leć, płyń, nie wiem. Fruń, zrób to po prostu. Dopłyń tam, zrób to i zapomnimy o tobie. Z przyjemnością. Tylko poleć już. Oczywiście to ci wieczność zajmie, dobra, niech tobie zajmuje wieczność, a ja w tym czasie kupię to, co potrzebuję. Państwa wyślemy tu, w wiadomym celu, proszę państwa. Tak jest, zgadli państwo, brak, załadunek opóźniony, coś takiego. Ja bym dobudował jeszcze magazyn, chociaż to już kosztuje krocie, kochani. Może teraz, co? Może teraz, proszę państwa. Dobra. Jesteś tu? To kup tą panią jeszcze jedną. Powinno się udać ją znaleźć, skoro raz się znalazła, kochani. Jest, fajnie, dobra, udało się, na razie tylko to. Dawaj, tylko ją i już, na razie nikt więcej nie będzie potrzebny. Dobra, tam już doleciał sterowiec, fajnie, to rozładuj, manżur. To się naprawi i już. Coś takiego i wracaj do roboty. Dobra, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Jak to magazyn pełny? Czyli za mało mam sterowców wręcz, które transportują, to rozumiem, to trzeba tak od razu. Przecież zbudować sterowiec to wystarczy 40 gazu zebrać. Tylko tego gazu zbierzemy, chodź na tu. I zrób mi przysługę, co? Zbuduj jeszcze jeden sterowiec tu, bo widzisz sam, że więcej gazu produkują niż jesteśmy w stanie przetransportować, więc to znaczy, że mamy źle zaplanowaną gospodarkę. Źle wyliczoną, chodź tu szybko. Szybko, szybko, zanim tam ten statek dopłynie. Chodź no tu. Tak, nie ty, ty tam lataj dalej. Tak, ty właśnie. Dawaj to. Już. Chodź tu, podrzuć to i zbuduj kolejny sterowiec. Z czym problem? Po prostu to zrób. Wykonać. Szybko poleci? W miarę szybko, dobra. My w miarę szybko też tu dam radę ogarnąć. W takim razie panią też tu zainstalujmy od razu. Gdzie to było? Tu chyba, kochani. Nie, tu ona była, tu jej nie było. Dobra, poszła, teraz powinno być lepiej. Mam taką szczerą nadzieję, kochani. Ciebie już możemy do domu odesłać w zasadzie. A chociaż nie, przydasz się tu, wiesz po co? Żeby kupować więcej gadżetów. Tak jest. Szybko Arktyka, kochani, na sekundę. Oto i jest. Teraz powinno być lepiej i od razu leć dalej, a my Jeszcze dwa sterowce. W zasadzie nic mi nie szkodzi, żeby ich więcej zbudować. Wyślijmy je po prostu tu, kochani. Wyślijmy je tu. Najlepiej niech czekają tu na gaz, którego teraz mam nadzieję więcej się zbiera niż przed chwilą. No to wygląda, kochani, że jesteśmy w stanie więcej go eksploatować. Dobra. Teraz już kawę mamy tak ogarniętą, jak to tylko możliwe. Czas, kochani, rozpocząć budowę. Oczywiście nie budowę, tylko... No tak, budowę w zasadzie, plantacji kakao. Dobra, więc zróbmy to od razu. Z tej wyspy jestem zadowolony. Tu jeszcze mam możliwość powiększenia o kolejne uprawy, kochani, jeżeli będzie taka konieczność. Świetnie, z tego jestem bardzo zadowolony, z tego co na tej wyspie osiągnęliśmy. Naprawdę mega uważam, kochani. Ewentualnie jesteśmy w stanie dobudować wszystkiego, jeśli będzie trzeba. Czego tylko zamarzą. Kuchni bananów, wszystkiego, damy radę. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Makarena i już tutaj lecimy, kochani, z tematem. Uprawy kakao. To przede wszystkim. Kakao mamy tu. Chyba. Tu, oczywiście. O tak, jeszcze cukier będzie potrzebny. Zapomniałem o cukrze całkiem. Czyli bez związku zawodowego kolejnego się nie obędzie. Dobra, ale to nie jest problem. Ulepszmy parę domów. Właśnie. Ulepszmy kilka domów inwestorów. Co jeszcze tu? O proszę, idealnie. 20, jest 20, fajnie. Przeskakujemy tu. I... Musimy kupić u niej uprawę trzciny cukrowej. Więc trzeba się załagodzić sytuację, żeby nam nie zatopili okrętów w zbędny sposób i niepotrzebny zupełnie. O, dawaj, nie maruć. Po prostu nie maruć, dobra? Dzięki. Już nic nie mów, dziękuję. Dobra, kochani, teraz powinno wystarczyć, na litość boską. Musimy dorwać cukier skądś, tak? Tak się składa, że jest tu jakaś uprawa trzciny. Ale przerzucajmy dalej, aż będzie to zadowalające. Uprawa trzciny cukrowej, widziałem jedną. Bawełna, niekoniecznie. Ready to evacuate at a moment notice. Na jakakolwiek uprawa cukru już teraz mnie interesuje. Kakao też się przyda. Ale cukier to by było coś dopiero. Mówię pani, uprawa cukru. Już jakakolwiek na tym etapie w zasadzie. Niech będzie taka. Różne egzotyczne roślinki widzę, które też tu można kupić. Dobrze wiedzieć, kochani. Przypłyniemy sobie po to w swoim czasie oczywiście. Oj, ciężko u niej przedmiot wylosować, co? Taki naprawdę wartościowy, jak widzicie. Tego co chcę nadal nie udało mi się znaleźć, kochani, ostatecznie. Taka zwykła uprawa, a takiej lepszej może nie wylosować i długo. Dobra, to sobie upolujmy w czasie, kochani. Pozwólcie, że na razie wypłyniemy z tym, co mamy. Płyń, a my poczekamy i spróbujemy darować coś lepszego. I tak. Tak, I am sure. Absolutely sure. Fajnie, to się przyda. No właśnie, tamtą mam wydajność nieco większą, więc fajnie było ją dorwać, nie ukrywam. Kauczuk już mamy taki. Kawa wydajniejsza też się może przydać. Ale trzcina cukrowa to by dopiero było, nie? Czekamy na fioletową. Póki co możemy tylko przerzucać, kochani. Banany to nie to. Kawa, wszystko tylko nie to, co szukamy, kochani. Ale trafi się w końcu, spokojnie, musi. I tak czekam, aż okręt dopłynie. Bawełna, to nie to, kawa, to też nie to, banany, zobaczcie, wszystko tylko nie chce się trafić cukier, mam wrażenie, że ta gra jest złośliwa i chce nam specjalnie na złość zrobić, kochani. Żeby teraz się nijak trzcina cukrowa nie trafiła. W ulepszonej oprawie. Uprawie, dobrze powiedziałem. Poprawiłem się na gorsze, nieźle. No zobaczcie, co za złośliwa menda. Po prostu nie da nam wylosować tego. A pieniążki lecą w zatrważającym wręcz tempie, jak widzicie. Jestem podłamany już lekko ilością przerzuceń, jakie musiałem wykonać i dalej tego nie ma, kochani. Ani kukurydzy nie widziałem, ani trzciny cukrowej ulepszonej. Kawa, kawa i tytoń. A gdzie trzcina? Tytoń. Jest, wreszcie. Nie, ja nie szukam kakaosa, ja szukam, kochani, czegoś innego. Trzciny cukrowej. LOL, prawie kupiłem nie to, co trzeba, zobaczcie. Dobra, kochani, to sobie wymienimy w międzyczasie. Szkoda naszego cennego czasu, naprawdę, na szukanie tego w tej chwili. Po prostu go tam poślijmy i tyle. Mamy to, co mamy i z tego wyrzeźbimy coś, kochani, i tyle. Dobra. To już. Związek zawodowy na początek. Bez tego żadnych upraw nie będzie, kochani. I gdzie byśmy go chcieli? Tu, myślę, gdzieś. Tak, myślę, że gdzieś tu, kochani. Dobra. Tak. To jest świetne miejsce. Dobra, teraz od razu dajmy to. Teraz... uprawa trzciny oraz, kochani, co? Oczywiście, że to. Dobra, jedziemy z tym. Najpierw trzcina cukrowa, bo z kakao to nie jest problem. To akurat wszędzie można upchać, kochani. Wielka sztuka to nie jest jakaś. Okręt jak okręt, ale skąd my tu ropę weźmiemy? To jest pytanie, kochani. To będzie sztuka, jak państwo widzą, żeby tu ropę dociągnąć, kochani. No. To może być sztuka, nie lada. Być może nawet nie będziemy w stanie tu wytworzyć żadnej, kochani, żadnego cukru i będziemy musieli go skądś przywieźć. Tu mamy dużo cukru, jak widzicie. Może stąd cukier będzie musiał trafić, kochani. Nie wiem, będę kombinował za chwilę, jak to zrobić. Musiałyby tutaj tory przebiegać jakoś, kochani. Bo tędy nie ma opcji, prawda? Pociągnąć, no nie ma. Nie bez bólu. Nie, nie da się tędy, absolutnie. Tak to zabudowaliśmy, że nie ma opcji, kochani. Ale uprawy kakao mogą tu być i będziemy sobie po prostu dowodzić wtedy. Cukier. Może już zacznijmy w zasadzie. A dzięki. Zacznijmy już teraz w sumie. Tak jest. Dobra, tak to zrobimy. Jak on się nazywa? Śmiałek 3, dobra, ładuj tu cukier na fulla. Cukier na full, tak jest. Przewoź go na 6. Aha, rozładowuj go tu. Dobra. Tak, tym się zajmij na razie. Dziękujemy, staramy się bardzo. Gdzie ruiny? Znowu coś zepsuliście? Na bogów. O, na bogów. Masz coś gazu? To ładuj. Tu, oczywiście, że tu. Chodź na tu, następny już tu będzie potrzebny. O tu. Wracamy. Dobra, jak już cukier się wozi, to czas czekoladę zbudować, kochani, oczywiście, jak się domyślacie. Mhm. Czyli uprawy kakao, jak domyślają się państwo. Pan tu nie będzie potrzebny, ale Feras i pan już tak. Bo kakaowców nigdy dość, jak wiecie, kochani. Po co mi taki tryb projektem? Też nie dociągniemy traktorów. On nie, nie, kochani, tak być nie może. Musimy jakoś tą linię kolejową tu przepchnąć. Chyba wiem, jak nawet to zrobić. Tylko wcześniej musimy, no właśnie, usunąć kilka rzeczy. I wtedy dam radę, no bo i tak nie może być, kochani. Tędy też nie da rady. No to mam problem. Tędy, to jest jedyna droga, kochani. Tak jest. Ile to mostów kolejowych będzie kosztować? Uwaga! Już się boję. Czy tak się da w ogóle? Raz. To się dało, okej, a tędy? O bogowie, to musiałbym wywalić te domy. Dobra, jestem w stanie to zrobić. Jeżeli to mi pomoże, tylko pociągnąć tą linię kolejową, to jest to koszt, jaki mogę ponieść, kochani. Ten most też tu jest zbędny w zasadzie, do widzenia. Mam ważniejsze rzeczy do zrobienia. Co? Serio? No dobra, to tak to zrobimy. Skoro tak trzeba, kochani, tak zrobimy i tyle. Co tu dużo mówić. Czemu tak tego nie zrobiłem od razu? Nie ma innej opcji, kochani. Tu będą mieli głośno, ale da się wyżyć, nie płaczcie. Dobra, śmiesznie to wygląda, przyznam. Ale wygląda. Dobra, niech będzie tak. Musi być tak, kochani, nie ma innej opcji. Ten pociąg jakoś tu dojedzie. Czyli sami cukier będziemy mieli w takim razie, swój własny, prywatny. Stację paliwową także oczywiście. To można usunąć jeszcze chwilowo. Tak, tak, tu musi być stacja paliwowa i magazyn, kochani. To także proszę nie zapominać. A nawet nie jeden magazyn, powiem państwu. Nawet nie jeden, kochani. Bum. Przeszkadza mi to, prawdę mówiąc, te tory. Muszę je usunąć chwilowo. Wstawić sobie wszystko i dopiero... No, tak ta złość przyłącza specjalnie. Jak nigdy, kurde. Dobra, niech tu stoi. Tak, tak, tak. Nie marudź. Bo żeby naftoport troszkę rozbudować. Musimy, kochani, to już nie jest... Trzeba tu cegły zacząć produkować. Muszę wam powiedzieć, że brakuje jednak. Bum. Obreros mamy dość, więc po prostu róbcie swoją robotę. I tyle. Dobra, niech się produkują cegły. Widzę, że się nie obędzie bez nich. Jak państwo również to widzą? Nie da rady bez nich po prostu. Dobra, i zaczynamy, kochani. Cyrk. Cyrk głupiego. Czas zacząć. W obie strony może te plantacje, co? Będzie tak trzeba, proszę państwa. Zacznijmy od trzciny cukrowej. Tak jest. Od razu. Bum. Fajnie. Może coś z tego będzie, kochani, jednak. Może coś z tego będzie, uwaga. Popełniłem błąd, jak państwo widzą już. Ogromny błąd. Właśnie ten. Mogę to połączyć po prostu? O, nie mogę. Okej, rozumiem. To nic. Cokolwiek, po prostu to zrób, nie? I już. Damy radę. Kto jak nie my? Fajnie. Miło z jego strony, to może go od razu przerzućmy tu, bo będzie miał robotę za chwilę. Tak powiem. Chodź tu. Ty też będziesz miał robotę w zasadzie. Chodź. Mhm. Tak jest, lecimy. Dosłownie lecimy tam. Dobra. Fajnie, zrobione, zrobione, ogarnięte, dobra. Alleluja i do przodu. Bum. No nie, może znowu nie ma tam miejsca. Nie, ja nie wytrzymam z nimi, nie? Prosto. O, bogowie. Naprawdę. Ty już nic nie mów, dobra? Prosto, kurde, nic nie mów. Po prostu, kurde, nic nie mów, nie? My sobie tu poradzimy sami. Po prostu nic nie mów. My sobie tu sami poradzimy, kochani. Bez ich udziału. Bum. Kolejny. Mam nadzieję, że ostatni lub jeden z ostatnich. Dobra. Nie ma co narzekać, prawda? Mogło być gorzej. Bum. To nie będzie potrzebne, ale to już tak. Tego już nie dotykaj po prostu. Fajnie, czekamy na nich bardzo. Wszyscy na nich czekamy. Ostatnim, nie? Prawie ostatnim. Jeszcze jedną damy? Oczywiście, że damy. Może wtedy nie będzie trzeba cukru docukrzać im. Ten się wysyłać tu. Sami Państwo rozumieją, wysyłać tu kolejnych statków z uprawami. I paliwa wystarczy, mam nadzieję. Mam nadzieję. Fajnie. Dobra, ostatnia, kochani. Wejdzie? Jakby wejdzie. Dobra, niech wejdzie tak nawet. Żeby weszła. Fajnie. Starczy? Starczy. Świetnie. Nawet jeszcze nie tak. Obawiam się, to nie o to chodzi. Obawiam się, że nie. No a to musi przystawać, kochani. Chyba, że tu wykwaterujemy jedną, właśnie jedno pole. Teraz już będzie ok, chyba. Nic się nie martw o mnie. Teraz się uda? Dobra, poniekąd. Nie wiem, czy starczy pól, kochani, to jest jeszcze osobna kwestia jakby. Może mi zwyczajnie pól zabraknąć. No i trochę brakuje. Ale zostawimy go niemniej jednak, niech tak będzie. Najwyżej tu się dosztukuje kilka pól. To nie jest jakiś problem dla mnie. Jo. No i fajnie. Nie najgorzej to wyszło, uważam. Nawet z takim dziwnym układem, kochani. Niech to tak zostanie po prostu. I pracuję. Mamy tu trzcinę cukrową zatem. Teraz będą potrzebne uprawy kakao, jak się domyślacie, kochani. Także tu w pobliżu. Jaki jest czas produkcji? 30 sekund. Tutaj mam minutę i 30 sekund. Dobra, czyli dwie farmy kakao na jedną plantację cukru. 2, 4, 6, 8, 10 nam potrzeba. Nie wiem, czy to dam radę upchać, kochani. Nie mam pojęcia, czy się 10 zmieści. Także jeśli nie, proszę wybaczyć. Może być tak, że to się za Chin nie zmieści. A może się zmieści jednak, kochani. Może jednak. Może. Jakimś cudem. Cudacznym. Może jakimś cudem, kochani. Tu będzie magazyn koniecznie, jak się Państwo domyślacie już. Bez niego ani rusz. No i co my tu zmieścimy? Jeszcze jedną i koniec, prawda? A trzeba więcej, dużo więcej. Może jeszcze dwie, jak doliczymy sobie tu. A tylko jeden magazyn, proszę zauważyć, który jeszcze nie został ulepszony aż do teraz. No i co teraz, kochani? Co teraz, moi drodzy? Jak to ogarnąć? Myślę, że mam pomysł, ale musi to drewno usunąć się z drogi. Całkowicie i absolutnie, i bezwzględnie, i totalnie. Tak jest. Zwykłą uprawę jeszcze tu można by pociągnąć i tak zrobimy, jak będzie trzeba. A na razie dajmy ich, ile się zmieści, kochani, tu. Dajmy, ile tylko się zmieści. Pól przede wszystkim. Mam nadzieję, że to coś zmieni. Może się uda? Jakimś cudem? Nie do wiary. Nie do wiary, ale chyba się uda, proszę państwa. Tak zwanym rzutem na taśmę. I to totalnym. No bo jak to inaczej nazwać, kochani? Dobra, a teraz co tu zmieścimy? Jedną chociaż fabrykę czekolady? Ile mamy? Raz, dwa w zasadzie. Dwa na dużo potrzebnych, więcej. 2, 4, 6, 8, 10. Jeszcze 6 potrzeba. No okej, już dostawiam. Tylko już bez, kochani... Zupełnie bez... Jak one się nazywają? Brakuje chyba... Czego brakuje? Nie, niczego w zasadzie. Już bez rewelacji, jak to się mówi. Dobra, to przesuńmy. Tak, no jeszcze trochę. Jeszcze. Dobra, teraz. To też stąd zabieramy. Nie jest to potrzebne tutaj akurat. Tu będziesz stała. Świetnie. Nawet tu. Bardzo ładne. A my, kochani, tu... Nie przeszkadza mi to zupełnie. To jakieś wolne żarty, ona sobie w życiu ze mnie poradzi, więc... Nie za bardzo rozumiem, co miał poeta na myśli, atakując ich. Tędy? Spróbujemy? Spróbujemy. Tak, żeby tu był magazyn, kochani. Możliwie, o właśnie tu, a nawet dwa. Będziemy zmuszeni upchać jeden, obawiam się. Powiedzmy, że wystarczy. Dobra, teraz spróbujmy upchać jak najwięcej upraw kakaowca. Już bez żadnych rynków. Nie wiem, czy to jest możliwe, kochani, zaraz się okaże. Aż bez. Pamiętam. Także to też musi wywędrować stąd, kochani, gdzie indziej. Bo desek już nam aż tyle nie potrzeba, niestety. Tak, jedną fabrykę czekolad na pewno już postawmy, a nawet więcej, jeżeli się da. Ile tylko fabryka i związki zawodowe pozwolą w zasadzie. Jeszcze jedną możemy, tak? Możemy. Dobra, więcej nie dam rady, kochani. To jest wszystko, co wyciągnie ten związek zawodowy. Niech pracuje, bo to wszak zapełniona wyspa. Niech to działa, jeszcze tu doprawimy kakaowce. Możemy je ciaśniej w zasadzie posadzić, nie widzę przeszkód. To może wyemigrować na dobre. Dobra. To... Dobra, na razie jeszcze nie. Niech stracę. Oj tam, oj tam. Dobra, niech będzie. Tych tam akurat nie zabraknie, więc niech pracują. Na pełnej wydajności, kochani. Jeszcze 4 ci brak. Nic ci nie brakuje. Teraz mam nadzieję wystarczy ich. Dobra. Mam tylko nadzieję, że to w zupełności już wystarczy, kochani. Okej, coś tam uprawiamy. Niech to tak zostanie, na razie. Jest okej w miarę, uważam. Teraz trzeba te fabryki czekolady jeszcze gdzieś upchać, kochani. Bo to ile mamy tych? Raz, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. Jeszcze dwie. Jeszcze dwie gdzieś trzeba upchać, na litość. Chyba już nie da rady, kochani. Chyba jesteśmy skazani na transport tutaj. Nie tylko trzciny cukrowej, ale i czekolady przede wszystkim. Może po prostu jeden będzie kakao woził. Co wy na to, kochani? Którykolwiek z luźnych, no właśnie. Powodzenia, panie, powodzenia. Może po prostu ładuj kakao więcej. I już. Tak jest, i rozładowuj je tu. Bardzo ładnie, ładuj. Drugi niech lata z czekoladą gotową. I już, kochani. Świetnie. Niech ładuje gotową czekoladę w makarenie po prostu. I zrzucają w Grodzisku. Dobra. Co jeszcze nam powstaje poza czekoladą? Kawy chyba mamy naprawdę dużo. Mam taką nadzieję. Czy stąd kawa już jakaś pływa, kochani? I cygara. Ach, jeszcze cygara trzeba, właśnie. Te nieszczęsne cygara, kochani. No dobra, to może rozładujemy te statki. Jakoś. Na przykład z desek. Co ty na to? A wtedy damy ci okna. O, może pana zostali i wtedy damy ci co? Beton. Tak, to jest świetny pomysł, uważam, kochani. Obładować go, dobra. Ciebie wysyłamy tu. I będziesz woził cygara i kawę, a w zasadzie tylko kawę. Kolejny okręt nam potrzebny, kochani. Tym razem zwykły. Na jeszcze chyba 4 punkty wpływu. Możemy sobie pozwolić. Nawet 6, kochani. A nawet 6. Dobra, to użyjmy go, statku towarowego ostatniego. I teraz będziemy gotowi powiększyć Grodzisk, kochani. I zejść z propagandy już całkiem, mam nadzieję. Nie będzie nam już potrzebna, jak widzicie, kochani. Jesteśmy samowystarczalni praktycznie. Można by jeszcze więcej czekolady i czegoś, ale to z czasem, kochani. Mamy przecież jeszcze całą jedną niezaranżowaną wyspę, którą wystarczy rozbudować, kochani. Gdyby brakowało czegokolwiek w Grodzisku, chociaż szczerze mówiąc z tej wyspy to ja chciałbym już eksportować dobra, kochani, prosto do Przylądka Trelawnej. Zobaczcie, jaką wielką mam linię brzegową tu. A to tylko jedna strona tej wyspy. Mamy ropę, mamy wszystkie konieczne uprawy, kochani. Wszystkie czynniki, które sprzyjają, żeby ta wyspa stała się naszą najważniejszą wyspą w Nowym Świecie. Do naszych upraw, kochani. I myślę, że nią się zajmiemy w najbliższym czasie. Nie żałujmy sobie tych okrętów. 2 też będą potrzebne, myślę, kochani. Jeden na cygara, a drugi na kawę całkowicie. Dobrze, przygotujmy je od razu do transportu. Przeskoczmy sobie tu, zobaczmy jak to wszystko powstaje, kochani. Jak dużo nam się udało, zobaczcie, w ostatnim czasie osiągnąć. Jak niesamowicie dużo, kochani. Tylko nie mówcie mi, że tu była trzcina cukrowa obecna, dobra? Była. To może będzie potrzebny gdzie indziej ją. Może ten związek zawodowy by się sprawdził tu bardziej, kochani, wtedy. Ja naprawdę przywiozłem trzcinę cukrową na wyspę, gdzie ona istnieje. Nie wierzę, że jestem aż tak naiwny, kochani. Dobra, magazyn pełny. Ale to się szybko zmieni, proszę mi zaufać. Tylko kakao się pojawi. No właśnie. A pojawia się, kochani. I to w dużych ilościach. 50 wydajność tylko. No podnosisz. Dobre i to. Potrzebujemy więcej fabryk, kochani, czekolady. Zdecydowanie potrzebujemy więcej. Chyba jeszcze tędy dam radę, właśnie, drogę poprowadzić. O tym, to mi się marzyło. Świetnie, i tu postawimy magazyn. A obok magazynu co postawimy? Zgadliście, kochani. Fabryki czekolady, co by tu się coś produkowało. Dobra. Ile ich zmieścimy? Raz, dwa, trzy i musi wystarczyć, kochani. Nie ma innej opcji w tej chwili. Te trzy muszą nam wystarczyć. Mam nadzieję, że za chwilę ruszy produkcja. Na pewno, kochani, to zaopatrzenie jest gotowe. Z paliwem jest problem, ale to nie przez brak dostaw, a jednak. A jednak jak można było tak spartolić. Dobra, to jest jeszcze nie problem. No to wystarczy lekko skorygować. No to skorygowałem w zasadzie. Niekoniecznie niszcząc to. Tak. Tu miejsca to my mamy akurat, to nie jest problem. No i dobra, niech tak będzie, kochani. Czym chyba nic nie zabraknie teraz, do szczęścia. A jednak mi brakuje, zobaczcie. Co za niewdzięcznicy. Aż przerwaliśmy łańcuch z wrażenia. Dobra, zaczekajmy, kochani, na okręty. A w zasadzie okrętami możemy zająć się już w kolejnym odcinku. Za dzisiejszy bardzo wam dziękuję, kochani. Tym oto sposobem dwie wyspy po Willu udało nam się w pełni, kochani, wykorzystać. Myślę, że maksimum naszych możliwości zostało wykorzystanych. Na tych dwóch wyspach mamy jeszcze kolejne i mnóstwo, kochani, inżynierów, żeby je rozwijać. Teraz to naprawdę nie jest problem, żeby to zrobić. Teraz to my rozdajemy karty, tak w starym, jak i w nowym świecie, kochani. Jednak parę domków muszę zrzucić, jak widzicie, dlatego że zaczyna brakować rolników i ta delikatna równowaga została zaburzona. Dobra, jeszcze jeden i powinno wystarczyć, kochani. Być może trzeba będzie dobudować kilka domków. Jornaleiros, kto wie? Postawię im kilka. Co by nam ich nie zabrakło, kochani. Nie powinno. Przybywajcie, no, jeszcze po dwóch. Wtedy może wystarczy. Mam taką nadzieję szczerą. Powinno wystarczyć, prawda? Niestety tu się nie da mieszkać. Jeszcze 26, zaczekajmy chwilkę. Wyrównam, zbalansuję to tylko ostateczną ilość populacji. I wtedy będzie ok, kochani. Na razie nie jest jeszcze ok, niestety. Nie mogę tak powiedzieć. Czemu się nie wprowadzacie? Ach tak, bo nie mam ich dość, żeby... Rozumiem. No, śmiało. Jeszcze 10, proszę się nie wstydzić. Bo jeszcze jeden dom będę musiał ulepszyć. Dobra, mamy to, kochani. Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia w kolejnych. Tym pozytywnym akcentem kończymy. Trzymajcie się, kochani, pa!